Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Mały kuzyn kotków. Pewnego dnia mamusia powiedziała kotkom, że będą mieli gościa. Kotki, wiecie, co was dziś czeka? Moja siostra, wasza ciocia, Cynamonka, przyjeżdża. Odwiedzi nas ze swoim małym synkiem Bajglem. Mamy prawdziwego kuzyna? Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Jestem ciekawy, jaki jest nasz kuzyn Bajgiel. Na pewno jest bardzo uprzejmy. Dzień dobry, kuzynko. Cóż za czarująca kokarda. Na pewno uwielbia czytać. A ja się założę, że gra w piłkę nożną. Z nim udałoby się stworzyć drużynę marzeń. Albo zespół muzyczny. Cześć! Witaj, Cynamonko. Ciocia Cynamonka! Witajcie, moje małe kotki. Ależ wyrosłyście. Gdzie jest Bajgiel? Bardzo chcemy go poznać. Oczywiście, oto on. To na pewno nasz kuzyn? Kochanie, tylko bądź grzeczny. Pobawcie się z kuzynem, a my wypijemy herbatkę. Kotki nie wiedziały, że Bajgiel jest taki mały, więc nie wiedziały, co z nim zrobić. Nawet nie chodzi, więc jak się z nim bawić? I w ogóle nie potrafi mówić. Widzisz tę piłkę, Bajgiel? Możemy się nią pobawić, jeśli chcesz, dobra? Chyba jesteś jeszcze na to za mały. Spójrz tutaj, najlepsza gra na świecie. To są szachy. Tylko nie moje szachy. Nie możesz bawić się lalkami. Ani moimi autami! Musimy go jakoś uspokoić. Nie możemy mu dać do zabawy młyna. To zabawka dla starszych niż on. Jeśli mu go damy, to go zepsuje. Już wiem! Mam świetny pomysł! Musimy znaleźć odpowiednie dla niego zabawki. Kiedy byłam małym kociakiem, uwielbiałam tę grzechotkę. Słodka, prawda? Kotki znalazły zabawki, którymi bawiły się, gdy były jeszcze małe. Fantastycznie, kotki. Widzę, że zaprzyjaźniliście się z Bajglem. W takim razie będziemy was odwiedzać zdecydowanie częściej. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki przekonały się, że zabawa z małym kuzynem może być fajna. Zwłaszcza jeśli pamiętasz, co cię bawiło, gdy sam byłeś mały. Kocia życzliwość. Angar, proszę! Pewnego dnia babeczka uznała, że już czas porozmawiać z Pianką o złych manierach jej braci. Pianko, bez obrazy, ale Crackers i Budyń muszą popracować nad manierami. Wszędzie pchają się pierwsi. Wszystkim przeszkadzają. I nigdy nie dzielą się przysmakami.
koty. Całkiem zapomnieli, czego uczyła nas babcia. Pamiętajcie, moje wnusie, kotki muszą być milusie. Spokojnie, babeczko, przypomnę im o tym, jak tylko wrócimy do domu. Krakersie, Budyniu, porozmawiajmy o życzliwości, z którą będzie nam wszystkim lepiej i wszyscy będą szczęśliwi. Naprawdę? Brzmi pysznie. Jestem gotowy. Zaczynajmy. Ja też. No to zaczynamy. Ale fajnie. Miau, 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 miau. Jeśli na przykład puścisz kogoś przodem, to znaczy, że wiesz, co to jest życzliwość. Dlaczego mam kogoś przepuszczać, skoro ja tylko sobie idę? Przecież mogą iść za mną. Chyba, że mamy skoczyć ze spadochronem i wszyscy się boją. Kto skacze pierwszy? My pierwsi nalegam. Albo jeśli musimy przejść przez most nad przepaścią. Wy pierwsi nalegam. Nie o to chodzi, zobaczcie. Życzliwość, zwana też dobrymi manierami, to na przykład dzielenie się z innymi tym, co masz. Ale dlaczego to ja mam ich zaczepiać? Jeśli chcą coś ode mnie, niech mi powiedzą, to się wtedy podzielę. Bo jeśli im tego sam nie zaproponujesz, pomyślą, że wcale nie chcesz się podzielić. A, masz rację. Janka wyjaśniła też, że życzliwość to pomóc komuś zejść z wysokich schodów, okryć kogoś kocykiem w chłodne dni, albo wziąć pod parasol, gdy pada. I już. To proste. Rozumiecie, prawda? Bardzo proste. Możemy się już iść bawić? Następnego dnia Pianka zaprosiła babeczkę, żeby zobaczyła dobre maniery braci. Kotki, czas na herbatę. Pyszna herbatka. Picie prosto ze dzbanka nie jest miłe. Już nie chcę herbatki. Idę stąd sobie. Krakersie, Budyniu, znów zapomnieliście o życzliwości. Biegnąc tu, wepchnęliście się przed babeczkę, wypiliście całą herbatę i zjedliście wszystkie smakołyki bez poczęstowania jej. Puszczanie przodem, dawanie tego, pomaganie w tamtym, te dobre maniery i ta cała życzliwość zrobią z nas służących. Właśnie, po co to robić? Nic z tego nie rozumiem. Bo z takimi manierami nie będziecie mieć żadnych przyjaciół. Idę pobawić się z babeczką. I nie chcemy już bawić się z wami. Krakersie, a jeśli naprawdę przez brak życzliwości stracimy przyjaciół? Mam świetny pomysł, Budyniu. Musimy zapamiętać to, co mówiła Pianka i pokazać naszą życzliwość. Właśnie! Na placu zabaw Krakers i Budyń bardzo się starali być mili i pomocni. Krakersie, Budyniu, cóż za piękne maniery. Mają to po mnie. W sumie to bardzo miłe być pomocnym, prawda? Tak, i naprawdę proste. Od tej pory dobre maniery zawsze będą z nami. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Bracia bardzo chętnie okazywali życzliwość i cieszyli się, że mogą uszczęśliwić tym innych. Krótkofalówki. Pewnego dnia mamusia i tatuś dali kotkom nietypowy prezent. Drogie kotki, ten wspaniały przedmiot to krótkofalówka. Odbiór! Słyszycie dobrze? Dzięki niej będziecie mogli rozmawiać na odległość. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Uwaga, mówi Pianka. Leży w łóżeczku. Odbiór! Uwaga, mówi Budyń. Jestem w kuchni i jem jabłko. Odbiór! Mówi Krakers. I wyglądam przez okno. Pobawmy się w ogródku. Odbiór! Idę! Ja też! Mówi Krakers, jestem na dworze. Odbiór! Przecież cię widzimy. A także słyszymy. Krótkofalówki przydają się tylko wtedy, gdy jesteśmy oddaleni od siebie. Mówi Pianka, jestem w
odbiór! Mówi Budyń, jestem za kokokołem po odbiegunowym odbiór. Hej, czy ktoś na ziemi mnie słyszy? Odbiór! Krótkofalówki nie działają na orbicie. Czy właśnie minęła nas kosiarka? Nieważne. Pomyślmy, co jeszcze można robić z krótkofalówkami. Możemy jedną dać mamie. Wtedy zawsze będzie z nami w kontakcie. Ale po to mamy telefon. Poza tym wszyscy wokół by słyszeli, co mówi mama. Uważaj na ślizgawce, żebyś nie podarł gatek jak ostatnim razem. O, ciszej, mamo. Rozdałeś gatki? Dlaczego ta kosiarka jeździ wokół zupełnie sama? Nie wiem. Nie wiem też, do czego jeszcze można użyć krótkofalówki. Okazuje się, że nie jest za bardzo przydatna. Uwaga! Mówi inspektor policji. Zaginęła miejska kosiarka do trawy. Proszę zgłosić, jeśli ktoś ją widział. Odbiór. Miau-wau. Crackers chyba znalazł jakiś zaszyfrowany policyjny kanał. To mi podsunęło pewien pomysł. Drużyna kotociaków zgłasza przełom w sprawie. Widzieliśmy kosiarkę. Jeździ sama. Odbiór. Crackers? Pianka? Budyń? Tak, to my! Zatem kontynuujcie poszukiwania. Informujcie mnie na bieżąco. Odbiór. Jasne, przyjąłem. O, Rety, słuchajcie, będziemy szukać kosiarki jak prawdziwi policjanci. Znalazłem ślady kosiarki, prowadzą prosto w krzaki. Odbiór. O? Znalazłem ślady kosiarki przy wielkim dębie. Odbiór. A ja widzę ślady kosiarki dosłownie wszędzie. Jestem prawie pewna, że ją słyszę gdzieś niedaleko. Tak, widzę ją. Jedzie w kierunku naszego domu. Policja, odbiór! Kotociaki meldują, że kosiarka jest w naszym ogródku. Przyjąłem, już jadę. Jest! Moja piękna kosiarka! Ale za tobą tęskniłem! No już, stój! Proszę, zatrzymaj się! Jestem taki wdzięczny za znalezienie jej! Nie wiem, co bym bez niej zrobił! Powinien pan podziękować drużynie kotociaków! O, Krakersie, Pianko, Budyniu! Dziękuję wam! Nie ma sprawy! Miau-wau, 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 miau-wau! O, dziękuję wam bardzo za przycięcie naszego trawnika. I zapraszam do środka na świeżo pieczone babeczki. Mówi mama, herbatka i babeczki gotowe, słyszycie? Odbiór. Tak, głośno i wyraźnie. Jeśli potrzebujecie coś znaleźć, drużyna kotociaków zawsze chętnie wam pomoże. Słodka prawda. Pewnego dnia kotki z rodzicami pojechały na festiwal, gdzie ich tatuś miał prezentować swoje ciasteczka. To miejsce jest idealne. Ten, kto zrobi najpyszniejsze przysmaki, dostanie specjalną odznakę. Wiem, a ja przygotowałem super pyszne ciasteczka, które pokonają wszystkich. Ale pysznie! Miau-wau, 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 miau-wau! I to ma być to pyszne ciastko, które ma pokonać inne? No pewnie! Nazwałem je magiczne ciastko. No, spróbujcie i przekonajcie się. Ale pyszne! Dziękuję. Teraz rozumiecie? Magiczne jest to, co mają w środku. Idźcie się rozejrzeć, a my przygotujemy stanowisko. Tylko proszę, nie wychodźcie poza festyn. Kiedy kotki zobaczyły resztę stanowisk, trochę się zmartwiły, bo inne przysmaki wyglądały dużo atrakcyjniej niż ciastka taty. Całkiem dobre, ale ciastka taty bardziej smakują. Ale kto zwróci na nie uwagę wśród tylu fantazyjnych wypieków? Precle we wszystkich smakach!
z jabłkami, morelami i miodem, gorące i świeże. Wiem! Trzeba powiedzieć wszystkim, jak pyszne są ciastka taty. Kotki chciały pomóc tatusiowi, więc zrobiły plakaty i reklamy jego pysznych ciastek. Pyszne ciastka! Pyszne ciastka! Spróbujcie pysznych ciastek! Siemacie! No cześć! Spróbujcie ciastek naszego taty! No pewnie, ale najpierw spróbuję motylka z cukru, bo jest taki piękny! A ja lizaka w kształcie gwiazdy! A ja ciastka z kremem. Wyglądają pysznie, prawda? Pośpieszmy się, zanim znikną. Tak to nigdy nie dotrą do ciastek tatusia. Wiem, jak zdobyć ich uwagę. Hej, macie ochotę na coś super ekstra? Powiedziałeś coś super ekstra? To magiczne ciastko. To ciastko jest niesamowite jak latanie po niebie. Ciastko tatusia jest tak piękne jak piękny pokaz fajerwerków. To ciastko jest wspaniałe jak pływanie na delfinie. Magiczne ciastko od kotociaków. Spróbuj teraz. Ojej. Chcemy ciastka. Hej, moje ciastko nie działa. Wciąż jestem na ziemi, a przecież miałem latać. Właśnie, a ja nigdzie nie widzę fajerwerków. I gdzie ta tiara, którą chciałam? Miały być magiczne, ale wszystko, co o nich mówiliście, to były kłamstwa. Naprawdę uwierzyli, że moje ciastka są magiczne? No, trochę im naopowiadaliśmy, żeby tu przyszli. A oni nawet ich nie spróbowali. Oczywiście, że nie. Ponieważ byli rozczarowani, że żadna magia tu się nie zadziała. Fakt, nie powinniśmy zmyślać, że twoje ciastka tworzą magię. Ale one wyglądają bardzo pospolicie, więc jak wyjaśnić, że naprawdę są niesamowite? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Będziemy wszystkim mówić prawdę, jak przepyszne są tatusiowe ciastka, ale w niesamowity sposób. Choć zwykłe się wydają, lecz wnet przekonasz się, że smak wspaniały mają. Kto chce, niech szybko je. Kto zje, ten wie, że ich więcej chce. I ty już wiesz, że chętnie takie zjesz. W takim razie sprawdźmy. Te ciastka naprawdę są pyszne. Zasłużyłeś na tę odznakę. Każda cukiernia w tym mieście powinna sprzedawać twoje ciastka. Są wspaniałe. Ale pysznie! Miau, 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 miau! I tak kotkom udało się opowiedzieć wszystkim słodką prawdę o przepysznych i chrupiących ciastkach tatusia. Zabawy w ciemnościach. Pewnego wieczoru rodzice wyszli na kolację i zostawili kotki z babcią. Babciu, czy pobawisz się z nami? Najpierw muszę przygotować kolację dla was. Idźcie się bawić, a ja dołączę, kiedy tylko skończę. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Nie ma prądu. Za mocno klaskałem? Krakersie Budyniu, co się stało? Boję się ciemności. Dlaczego? A czego tu się bać? Przecież przed chwilą miałaś zawiązane oczy. To to samo, co być w ciemności. Mieć zawiązane oczy to nie to samo, co prawdziwa ciemność. Kotki, gdzie jesteście? Babcia! Wygląda na to, że nie ma prądu w całym domu, ale wszystko będzie dobrze. Musimy zejść do piwnicy i znaleźć latarki. Ale tam jest jeszcze ciemniej. Może po prostu poczekamy tu, aż prąd wróci? A co, jeśli to potrwa naprawdę długo? Nic nam się nie stanie, bo będziemy tam cały czas razem. O, no dobrze. Uważajcie, schodząc po schodach. Ojej, co się dzieje, Pianko? Ja się boję. Tam naprawdę jest
ciemno. A ja się nie boję. A wiesz dlaczego? Bo ciemność to nasz przyjaciel. Jest mnóstwo rzeczy, których byśmy nie widzieli bez ciemności. Migoczące światło świeczki albo mieniące się gwiazdy. To wszystko widzimy tylko w ciemności. Nie ma żadnych gwiazd. Jak pięknie! Nie mówiąc, że w ciemności można się świetnie bawić, zwłaszcza kiedy masz w łapkach latarkę. Podejdź tutaj, pianko. Spójrz, to kaczka. Kwa, 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 kwa. A to jest góra. Patrz, ciastkowóz! A to jest motyl. O, chyba zgłodniałem. Tak, ja też. O, rety, kotki, z tego wszystkiego zapomniałam dokończyć kolację. Spróbujmy znaleźć coś, co możemy zjeść tutaj i nie wymaga gotowania. Znalazłem coś w sam raz. Ciastka. A ja tutaj widzę jabłka. A ja znalazłam marchew. Kolacja podana. O, i nawet prąd już wrócił. O, nie. A tak fajnie się bawiliśmy w ciemności. I wcale nie było strasznie. Hej, mam świetny pomysł. I znów możemy bawić się w ciemności. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Rety, kotki, co tu się dzieje? Czyżby nie było prądu? Właśnie, nie było, ale już znów jest. Wyłączyliśmy światło, bo ciemność jest super. Ale pianko, już się nie boisz ciemności? To wspaniale, kochana córeczko. Chodźcie do nas, zapraszamy na pokaz cieni. I tak oto pianka nauczyła się, że ciemności nie trzeba się bać. A nawet może być całkiem zabawna. Mistrzostwa. Tylko kilka dni zostało do wielkiego meczu. Już niedługo stadion zaleje fala kibiców. O, właśnie przyjechała nasza drużyna i ich wspaniały kapitan. My też pójdziemy na stadion? Pewnie, moje kotki, bo właśnie tak należy wspierać drużynę. Właśnie miałem zadzwonić i zarezerwować dla nas bilety. Będziemy oglądać mecz na stadionie jak prawdziwi kibice! Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Nasza drużyna wygra! A po wygranym meczu będziemy jechać i machać ich flagami! Nie! Nie! O, nie! O, co się stało, kochanie? Nie ma już żadnych biletów. Wszystkie miejsca wyprzedane. Wszystko przepadło. To przecież nic takiego, mój drogi. Jakoś to przeżyjemy. Możemy obejrzeć mecz w telewizji. No chodź, kochanie, zrobię ci dobrej herbatki. Biedny tatuś jest takim smutnym kibicem. Strasznie mi go szkoda. Uwaga, kibice! Zaczynamy konkurs na najlepszą sztuczkę z piłką. Zwycięzca otrzyma oficjalną piłkę drużyny z rąk samego kapitana. Hej, musimy wygrać tę piłkę. To by pocieszyło naszego tatę. Będę odbijał tę piłkę głową 100 razy. Raz, dwa, trzy. Chwilunia. Jeszcze raz spróbuję. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dobra, chyba jednak nie odbiję jej 100 razy. Ale może mógłbyś zrobić jeden strzał, ale taki super świetny. Hej, tu Crackers. Kopnę tę piłkę wprost przez te drzwi.
A ona zjedzie po ślizgawce z drugiej strony. Dobra, próbuj. Auć! Auć! Chyba jednak nie dam rady. Słuchajcie, mam świetny pomysł, ale potrzebujemy pomocy naszych przyjaciół. Przyjaciele kotków zgodzili się pomóc przy sztuczce z piłką. Gotowi? Tak! Dobrze, do dzieła! Gol! Gotowe! Teraz wyślemy nasz filmik na konkurs. Następnego dnia ogłoszono zwycięzców konkursu. Zwycięzcą naszego konkursu jest... Kot artysta! Za kreatywne podejście do piłki. Otrzyma piłkę drużyny z rąk kapitana. Chcemy też wyróżnić inne wspaniałe nagranie od kotociaków i ich przyjaciół. Nie wierzę, pokazują nasz filmik. A w nagrodę te przemiłe kotki i ich rodzice otrzymują bilety na mistrzowski mecz. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Stadion jest wypełniony po brzegi, a nasza drużyna wygrywa 2-0. Kopnięcie kapitana, piłka szybuje w niebo i ląduje w rękach szczęśliwca na trybunie. Oglądanie meczu i kibicowanie swojej drużynie na stadionie jest wspaniałą zabawą, zwłaszcza z całą rodziną. Duchy. Pewnego dnia mamusia i tatuś zabrali się za generalne porządki w domu. Ty dokładnie poodkurzasz każdy kąt, a ja umyję wszystkie okna. Piwnice posprzątamy razem. Musimy też zmienić wszystkim pościel, wyprać zasłony i zatrzeć kurz z półek. Mamusiu, chcemy pomóc wam przy sprzątaniu. Naprawdę? Na pewno nie zaczniecie się bawić w trakcie? Obiecujemy, chcemy wam pomóc. Prosimy, mamusiu. No dobrze. Pianko, możesz zetrzeć dokładnie kurz ze wszystkich półek. A Crackers i Budyń zmienią pościel w waszym pokoju, zgoda? Wspaniale! Miau, 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 miau! Ale by było wspaniale mieć wyścigówę z poduszek. No jasne, ale najpierw musimy dokończyć porządki. Ej, Budyń, ekstra wyglądasz jak najprawdziwszy duch. Ty też, widzę cię przez prześcieradło. A ja ciebie. Nie bój się, Pianko. Przecież dobrze wiesz, że duchy nie istnieją. Ale ja je widziałam. Myślisz, że mieszkają w piwnicy i przeszkadzamy im tym sprzątaniem? Wyobraźnia płata ci figle. Nie trzeba bać się duchów. Ja tylko boję się, że pościel nie zdąży wyschnąć. Pianka postanowiła zrobić duchom zdjęcie i pokazać mamie. O, zniknęły! Crackers i Budyń? Jak to? To wy byliście tymi duchami?
duchami? Tak jest. Nieźle cię nastraszyliśmy. Okropność! Mamusiu, aż tak boisz się duchów? Nie, boję się, że już nie dopiorę tych ubłoconych prześcieradeł. Przecież to wina Krakersa i Budynia. Biegali w kółko, udając duchy, zamiast sprzątać. Ty też zapomniałaś o sprzątaniu. Zamiast ścierać kurz z półek, ciągle za nami biegałaś. Właśnie, to przez ciebie, Pianko, wylądowaliśmy w kałuży. Wiedziałam, że zamiast sprzątać, po prostu zaczniecie się bawić. Słuchajcie, wiem, co trzeba zrobić. Musimy dokończyć sprzątanie, ale bez bawienia się, zwłaszcza w duchy. To bardzo dobry pomysł, Pianko. Chodźcie, mam jeszcze jakąś czystą pościel. Mamusiu, już skończyliśmy. Świetnie, kotki. Do posprzątania została jeszcze piwnica i na tym nasze porządki będą zakończone. To prawdziwy duch! Kotki, znalazłem w piwnicy stare, białe zasłony. Co z nimi zrobić? Tatuś! O! Te stare prześcieradła są idealne do przebierania się w duchy. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! I tak kotki zrozumiały, że zabawa jest przyjemniejsza, kiedy najpierw skończymy pracę. Drzemka. Pewnego dnia kotki odwiedziły babcię. A teraz, moje kotki, jest czas na drzemkę. Możecie sobie milutko odpocząć w waszych nowych hamakach. Drzemka? Drzemki są tylko dla bobasów. Chcieliśmy po obiedzie puszczać bańki. Tak, to fajniejsze niż jakieś tam spanie. Kochani, taki odpoczynek to samo zdrowie. Chodźcie, może przyśni wam się nowa zabawa? Pewnego razu pewien znany naukowiec wymyślił swój największy wynalazek podczas snu i został słynnym odkrywcą naukowym. A pewien znany artysta udał się na drzemkę, obudził i namalował wszystko to, co mu się śniło. No. Ojej, ale fajnie! No, fajnie! To śpimy! Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Wcale mi się nie chce spać. Mnie też nie. Jeszcze nie jest za późno wrócić do naszego planu. O, Krakersie, Pianko, a co to? Dlaczego nie śpicie? No bo... komary nas gryzły. Babcia rozwiesiła specjalne siatki, żeby chronić kotki przed insektami. Komary teraz już was nie pogryzą. Śpijcie dobrze, kotki. Musimy znaleźć takie miejsce, gdzie babcia nas nie zauważy. Koteczki! Dlaczego nie śpicie? Bo, no wiesz, kaczki nas obudziły. No właśnie, kto by mógł spać przy tym ich kwakaniu? O, na pewno są głodne. Zaraz je czymś nakarmimy. No dobrze, kaczki nie będą wam już przeszkadzać. Ale Krakers i Pianka wcale nie chcieli spać. Thank you.
krakersie, budyniu, pianko, tatoś przyjechał. Mów proszę ciszej, kotki mają drzemkę. Coś mi się nie wydaje. Wybacz, babciu, ale nie potrzebujemy drzemki. Jest zupełnie nieprzydatny. Nie, macie racji. Wiecie co? Kiedy spałem, wymyśliłem sposób, jak na jeden raz wypuścić mnóstwo baniek. Ojej! Budyń, jesteś genialny! Wiem, co powinniśmy zrobić. Zdrzemnąć się, kiedy babcia nas o to prosi. Może wtedy też wyśnimy takie świetne pomysły. Ale fajnie! Miau, 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 miau! I tak kotki dowiedziały się, że krótka drzemka w ciągu dnia może być bardzo przydatna. Wesołe miasteczko. Pewnego dnia do miasta przybyło wesołe miasteczko. Idziemy do wesołego miasteczka. O, Rety, to będzie mój najlepszy dzień. Musimy tam spróbować wszystkiego. Szkoda, że przyjechali tylko na jeden dzień. Spokojnie, kotki. Jeden dzień naprawdę wystarczy. Właśnie. Zrobimy zdjęcie po każdej przejażdżce, żeby mieć pamiątkę. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. O, ale miasta! Krakers chciał się przejechać karuzelą z naprawdę wielką pętlą. Przykro mi, mały, ale to rozrywka dla starszych. Musisz być wyższy, żeby wsiąść. A jak budyń weźmie mnie na barana, to będziemy wyglądać jak dorosły. Jesteś wyższy, ale nadal za młody. Zrobimy brody i wąsy z waty cukrowej. Wtedy wszyscy wezmą nas za dziadków. Nieważne, ile masz lat, tylko ile wzrostu. Jeśli jesteś za niski, pasy cię nie przytrzymają. To bardzo niebezpieczne. Chodźmy wszyscy do gabinetu śmiechu z dziwnymi lustrami. Będzie zabawnie. Proszę o uśmiech do zdjęcia. Wcale nie było śmiesznie. Najpierw mój ogon był ogromny, a potem za mały. A potem wyglądałam jak garbata. Ja się ubawiłem, a tam będzie jeszcze zabawniej. Patrzcie, przejedźmy się tymi kaczkami. No co ty? Chodźmy do nawiedzonego domu. Tam jest naprawdę strasznie? Wcale nie, jest spoko. Naprawdę? No dobrze. To ja idę na kaczki. Bawcie się dobrze, kotki. Tatuś i ja poczekamy tutaj. Potem zrobimy zdjęcia waszym uśmiechniętym pyszczkom. Ten pająk jest plastikowy. A ten wąż jest z gumy. A teraz zdjęcie. Jak na razie nie mamy żadnego wesołego zdjęcia. Ale tam było strasznie. A moje kaczki były za wolne. Tam nie było nic prawdziwego. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. O nie, telefon się rozładował. Uwaga, drodzy goście. Niedługo zamykamy wesołe miasteczko. A my nadal nie mamy wesołego zdjęcia. Wesołe miasteczko odjeżdża jutro. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy znaleźć coś, co wszystkim nam się spodoba. Nawet bez zdjęcia. Właśnie. I cała rodzina postanowiła wsiąść na diabelski młyn. Rety, ale wysoko. Trochę strasznie, ale też bardzo fajnie, prawda? I naprawdę pięknie. Krakers wygląda jak czyjś dziadek. Teraz wejdziesz na wszystkie atrakcje dla dorosłych. O, jednak będziemy mieć wesołe zdjęcie. Patrzcie, wspólna fotka z wesołego miasteczka. I uśmiechamy się na nim wszyscy.
tylko tatuś zamknął oczy. O nie, wszystko zepsułem. Chyba mamy czas na jeszcze jedną przejażdżkę i szansę na nowe zdjęcie. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Okazało się, że diabelskie koło jest idealne dla kociej rodziny. Dzięki niemu wycieczka do wesołego miasteczka była naprawdę udana i bardzo rodzinna. Według instrukcji. Pewnego dnia babcia sprzątała pokój, w którym miały nocować kotki. Babcia! Moje kochane koteczki, wasz nowy pokój jest prawie gotowy. Trzeba jeszcze wstawić łóżeczka. Będą bardzo wygodne, jak tylko się dowiem, jak je poskładać w całość. Ale fajnie! Miau, 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 miau. A gdzie jest nasz model statku pirackiego? Ahoj, jest tutaj, ale instrukcja chyba została w bagażniku. Patrzcie, mam! O, jest tu sporo części. Poskładanie trochę zajmie. Bułka z masłem. Złożymy ten statek raz, dwa. I potem puścimy go w rejs po stawie. Cudownie. Podczas gdy wy będziecie składać łóżka i statki, ja przygotuję nam obiad. Ej, Budyniu, a powiesz mi, co to znaczy? Weź część A i połącz z częścią B. Potem wetknij część C do części D. Nie rozumiem z tego ani słowa. Możemy złożyć statek używając naszej wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że ta część to kawałek pokładu. A to wygląda jak ster. A to jest piracka flaga. Kotki są pewne, że uda im się zbudować statek. Chyba jednak potrzebujemy instrukcji. Wygrzebię ją z kosza na śmieci. Ale te instrukcje są takie długie. Będę miał 100 lat, zanim skończymy. Musimy myśleć logicznie. Czyli co? Już mówię. Jest tu sporo małych desek, które są pewnie pokładem. To logiczne, prawda? Będą pewnie nad tymi łukowatymi częściami. Logiczne, zgadza się? Ale tak nie wygląda. Czyli najwyższy czas znaleźć instrukcję w śmietniku. No dobra. Babciu, gdzie są wszystkie śmieci z kubła? Posortowałam je odpowiednio do recyklingu, żeby śmieciarze mogli je zabrać. Nie! Dlaczego ja wyrzuciłem te instrukcje? Już nigdy jej nie znajdziemy. Ale to były śmieci szklane, a instrukcja jest z papieru, więc będzie w koszu na papier, który jeszcze nie został opróżniony. Hurra! Instrukcja! Dziękujemy ci, babciu. Tym razem kotki robiły wszystko zgodnie z tym, co było napisane w instrukcji. Z instrukcją też się nie udało. Co my robimy źle? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Poprośmy tatusia, żeby pomógł nam w składaniu. Tatuś ciężko pracował przy składaniu łóżeczek dla kotków. Tatuś chyba też potrzebuje pomocy. Tatusiu, robisz wszystko według instrukcji? No, wrzuciłem na nią okiem i położyłem z boku. Myślałem, że dam radę bez niej. No, maszt i kotwica i ster. Och, koteczki moje, mogę zobaczyć waszą instrukcję? Już wiem, w czym problem. Niechcący zamieniliście instrukcję. Tu jest instrukcja do statku, a ta instrukcja jest do łóżeczek. Coś takiego. Teraz bez problemu powinno się udać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Wymyślanie, jak coś zrobić samemu, to naprawdę niezła zabawa. Ale używanie instrukcji zwykle bardzo ułatwia pracę. Nowe życie starych rzeczy.
Pewnego dnia rodzice kotków postanowili pozbyć się z domu zepsutych rzeczy. Co się dzieje? Wyprowadzamy się? Wyprowadzamy wszystko, czego w domu już nie potrzebujemy. Przeprowadzka na śmietnik. O, tam gdzie ich miejsce. Kotki, jeśli macie jakieś niepotrzebne rzeczy, dołóżcie na stos. Będziecie mieli więcej miejsca do zabawy. Ale super! Miau, 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 miau. Kotki postanowiły przejrzeć pudło z zabawkami. Lokomotywa bez kółka. Chyba już mi niepotrzebna. Też tak uważam. Ani mnie, czyli na śmietnik. A co z tą grzechotką? Ja jej nie chcę. Ja też nie. A ja bym ją zostawiła i dała mojej kotolalce. To zostaje. Co dalej? Patrzcie, co znalazłem na dnie. O, mój trójkołowy rowerek. Ale ja go uwielbiałem. Cała nasza trójka już z niego wyrosła. Też do wyrzucenia. Nie, czekaj. O nie. A co jeśli jeszcze będę chciał na nim pojeździć? Ale po co? Przecież masz nowy rower. Tak, ale wiesz, mój rower ma tylko dwa koła, a ten ma trzy. Ale w ogóle nie jest szybki. Pewnie, że jest, tylko spójrzcie. Budyń postanowił pojeździć na rowerze na dworze. Budyniu, zima cię zastanie nim, gdziekolwiek na nim dojedziesz. Cześć wam! Cześć wam! Siemacie. Na czym ty jeździsz, Budyniu? Trójkołowce chyba są dla małych kotków. Wcale nie. Klauny ciągle na nich jeżdżą, a klauny są przecież super. Ale Budyniu, nie jesteś małym kotkiem ani klaunem, więc po co ci ten rowerek? No wiesz, łatwiej utrzymać na nim równowagę. I można jechać na nim spokojniej, przyglądając się cudom przyrody. Niby racja. Jak wam idzie, kotki? Odłożyliście rzeczy, których nie potrzebujecie? Tak jakby. A gdzie jest Budyń? Wraca do domu tak szybko, jak tylko potrafi. Jeździ trójkołowcem, jakby był małym kociątkiem. Budyniu, dlaczego jeździsz na trójkołowcu? Jest dla małych kotków, a ty jesteś już duży. Tak, wiem. Nie mówię, że go potrzebuję, tylko kiedyś tak bardzo lubiłem na nim jeździć. Wzdłuż ścieżek, przez kałuże, wszędzie! Jak mógłbym go wyrzucić po tych wspólnych przygodach? To nie w porządku. Nie ma się co martwić, kochany. Wcale nie chcieliśmy wyrzucić go na śmietnik. Naprawdę? Nie jest zepsuty, więc go nie wyrzucimy. Jeśli coś się jeszcze nadaje, oddamy to komuś, komu się przyda. To brzmi cudownie. Patrzcie. Cześć, kotki. Rowerek Budynia trafił do jego kuzyna. Będzie mu tam dobrze. Dziękuję, bracie. I tobie też, Budyniu. Pączku, podziękuj kuzynowi za rowerek. Ale się cieszę. Wygląda na to, że uwielbia jeździć na nim tak samo, jak ja, gdy byłem małym kociątkiem. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki zrozumiały, że dobrze jest oddawać rzeczy, z których wyrośliśmy. Dla nas są już stare, ale mogą być nowe dla kogoś innego. Remont. Pewnego dnia rodzice przynieśli do domu tapety i wiadra farby. Mamusiu, tatusiu, co będziecie z tym robić? Chcemy wyremontować nasze poddasze. Będzie piękne i przytulne. Poddasze, naprawdę? To znaczy, że będziemy mieć w domu nowy pokój? Ale super! Miau, 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 miau! Będziemy mogli urządzić na poddaszu turniej szachowy.
Albo tańce! Możemy tam grać w tyle gier! Chodźcie, rzućmy okiem na nowy pokój! Nic się tu nie zmieniło. Krakersie, dopiero zaczęliśmy. Najpierw trzeba mieć plan, a potem się przygotować. Sugeruję przynieść, co potrzeba z piwnicy, żeby za każdym razem nie biegać po schodach. Wspaniały pomysł, kochanie. Kotki, pamiętajcie, żeby ostrożnie schodzić po stopniach. Nowy pokój chyba nie będzie gotowy zbyt szybko. Pomożemy rodzicom położyć tapetę. Jeśli się pośpieszymy, zdążymy zanim wrócą z dołu. Pewnie, to nie może być trudne. Trzeba cię rozwinąć. Poczekaj, uwolnię cię. Dobra, tapeta jest rozwinięta na płasko i możemy przykleić ją do ściany. Niechcący rozlałem wszędzie klej i teraz wytapetowana jest podłoga. Może jakoś ją oderwę. To klejące coś jest dużo gorsze niż się wydawało. To może tylko wymalujemy ściany? Super, to na pewno uda nam się zrobić. Co tu się dzieje? Mamusiu, tatusiu, przepraszamy. Chcieliśmy tylko trochę przyspieszyć ten remont. Naprawdę chcieliśmy wam pomóc. Ale raczej nie wyszło nam najlepiej. Dziękujemy wam za pomoc maleństwa, ale remont to nie jest łatwa sprawa. Przygotowania są trudne nawet dla dorosłych. Mamusia i ja o tym wiemy, bo to nie jest nasz pierwszy remont. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Jeśli nas wszystkiego nauczycie... będziemy mogli wam pomóc. To wspaniały pomysł, Pianko, ale najpierw oporządzimy was. Koniecznie trzeba was wykąpać. Po kąpieli kotki pomogły rodzicom przy remoncie poddasza. Tylko popatrzcie! Myślałem, że zajmie nam to wszystko dużo więcej czasu. To zasługa naszych pomocników. Dzięki waszej pomocy poszło szybciej niż zakładaliśmy. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ale mam wrażenie, że czegoś tu brakuje. Niby czego, kochanie? Tatuś zniszczył tapetę! O nie... Wiem, czego tu brakuje. Ślicznych śladów małych łapek. Tak małe kotki pomogły rodzicom w remoncie i zamieniły poddasze w przytulny pokój dla całej rodziny. Silna wola. Pewnego dnia tatuś upiekł pyszne babeczki. Alarm pyszności! Poczekajcie, najpierw muszą ostygnąć. Zjecie babeczki za chwilę, po kolacji. Po kolacji? Ale do kolacji jeszcze strasznie długo. No to musicie użyć nieco silnej woli. Silnej woli? A co to? Silna wola pomaga nam wytrwać w decyzji, którą podjęliśmy, nawet jeśli to ciężkie i wcale nie mamy na to ochoty. Jak to, żeby nie zjeść babeczek przed kolacją? Jeśli je zjecie, stracicie apetyt. Zagramy w pewną grę. Kotek, który nie zje babeczki przed kolacją, dostanie nagrodę. Nagroda? Ale świetnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W takim razie umowa stoi.
prostu pyszną babeczkę. One pachną obłędnie. Krakersie, musisz użyć swojej silnej woli. Może zagramy w szachy? To odciągnie twoje myśli od babeczek. Albo weź koto robota i pobaw się z pianką. Zaraz do was wrócę. Chyba zaniosę je do kuchni. Tam nie będą nikogo kusić. Krakersie! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Wyjdźmy wszyscy troje na dwór. Tam nie ma babeczek. Cześć wszystkim, mam niespodziankę. Moja mamusia upiekła te piękne i pyszne babeczki. Częstujcie się. Krakersie, nie! Pamiętaj o swojej silnej woli. Przecież obiecaliśmy mamusi, że nie zjemy żadnej babeczki przed kolacją. No tak, ale to nie są babeczki z naszego domu. Ale jeśli zjemy je teraz, nie będziemy głodni w porze kolacji. Pamiętaj o silnej woli. Chodź, wracamy do domu. Babeczka! Pyszna babeczka! Może Krakers jest naprawdę głodny? Dajmy mu banana albo coś takiego. Zobaczcie, jakie są mięciutkie. A do tego na pewno pyszniutkie. Oddaj te babeczki. Nie, ja je chcę. O nie! Zjadłeś je wszystkie? Kotki, co się stało z babeczkami? Widzę, że nie przestrzegaliście reguł gry. Naprawdę staraliśmy się pamiętać o silnej woli. Ale koniec końców zupełnie nam nie wyszło. Nie zjedliśmy babeczek, to znaczy, że wygraliśmy. O rety, myśleliśmy, że je zjadłeś. Marzyłem o nich cały dzień, ale potem zrozumiałem, że chcecie je zjeść tak samo jak ja. Chciałem wam pomóc i schowałem je. Nauczyłam się czegoś ważnego. Jeśli nasza trójka zawsze będzie sobie pomagać w trudnych chwilach, to razem możemy zrobić wszystko. Masz rację, pianko. I ponieważ cała trójka świetnie się spisała, dostaniecie wspaniałe nagrody. Uszyłam wam specjalne koszulki, żeby każdy wiedział, że macie naprawdę silną wolę. Ale piękne! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Super! Chciałbym spróbować tak jak wy sprawdzić swoją silną wolę. Ja też chcę! Ale najpierw zagrajmy w berka! Nabierzemy jeszcze większego apetytu! Kotki nauczyły się, co to jest silna wola i że dużo łatwiej jest im wytrwać, gdy sobie nawzajem pomagają. Niespodzianka! To było święto, Narodowy Dzień Kota. To dzień, w którym rodzice dają swoim małym kotkom prezenty. W tym roku dostaniecie jeden duży prezent, którym się podzielicie. Jeden, ale za to niesamowity! Dostaniecie prezent wieczorem. Bądźcie cierpliwi, to niespodzianka. Niespodzianka! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki nie mogły się już doczekać wieczoru. Patrzcie, wielka ciężarówka coś przywiozła. Coś ogromnego. Rety, to pudło jest ogromne, a w nim jest nasz prezent. Tak? Mamusia mówiła, że to będzie duża niespodzianka. To pudło jest tak wielkie, że pomieści cały zestaw encyklopedii roślin. Nie, jest tak wielkie, że pomieści części do statku pirackiego. Ręce na ster! Może to wielki instrument muzyczny, na przykład piękna harfa? Pudło jest tak wielkie, że może pomieścić prawie wszystko. Nie dowiemy się, co w nim jest, aż do wieczora. Nie dam rady czekać tak długo. Chodźmy już teraz zajrzeć, co jest w pudle. Rodzice powiedzieli, że to niespodzianka na Dzień Kota. Możemy udawać zaskoczonych, kiedy otworzymy je wieczorem.
Dobrze, ale rodzice pewnie gdzieś schowali to pudło. Musimy być super sprytni, żeby je znaleźć. Kotki przeszukały cały dom, ale nigdzie nie znalazły pudła. Gdzie mogli ukryć takie pudło? Szukaliśmy już wszędzie. Ale nie tutaj. O! Szybko otwórzmy je! Ale niespodzianka. Myślicie, że rodzice chcą nam udekorować pokój tą przeogromną wazą? Ale ona będzie nam przeszkadzała. Ale nadal musimy udawać zaskoczonych, kiedy otworzą pudło wieczorem. Inaczej zawiedziemy mamusię i tatusia. Kotki, nadszedł czas na wasz prezent. Wasza wielka niespodzianka czeka w pokoju. Ciekawi, co to jest? Hurra! Hurra! Niespodzianka! Podnieście pudełko. Chcę widzieć wasze miny, jak zobaczycie zawartość. Nie wiem, czy potrafię udawać szczęśliwego i zdziwionego. Wiemy, że w tym pudełku jest ogromna waza. Nie wytrzymaliśmy i zajrzeliśmy do środka wcześniej. Przepraszamy, że wszystko zepsuliśmy. Proponuję mimo wszystko tam zajrzeć. Może jednak coś was zaskoczy? Super! To magiczne miasto z zegarem! Które świeci w ciemności. Dlatego chcieliśmy dać go wam wieczorem, żebyście zobaczyli go w całej okazałości. Kupiliśmy to jakiś czas temu, a waza jest prezentem dla babci. Ale pudło po wazie jest akurat w takim rozmiarze, żeby schować w nim wasz prezent i żeby niespodzianka się udała. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki spędziły wspaniały wieczór z rodzicami, świętując Dzień Kota. Teraz już wiedzą, że warto czekać na niespodzianki.